Całuje ją w policzek, a później ściska. Ściska mocniej niż zwykle i chwilę dłużej. Uśmiecha się do niej. Chwilę później patrzy na swoją córkę. Siedzi przy stole i je płatki. Jeszcze chce coś powiedzieć, ale brakuje mu słów. Dlatego woła go. Się pośpieszył. W końcu muszą zdążyć do szkoły. Wychodzą przed dom. Kierują się do ich rodzinnej koroli. Odjeżdżają z podjazdu. Ulice są dosyć puste. Ale mimo to ma wrażenie, że jedzie za szybko. Że zbyt mocno naciska na pedał gazu. Nieświadomy tego, co robi, przyspiesza. Jakby chciał mieć to wszystko za sobą. Sama Tara siedzi na fotelu pasażera i ściska plecak. Mówi mu o pracy domowej, którą miał zadaną. O tym, że pani dzisiaj będzie sprawdzała jego wypracowanie i ma nadzieję, że dostanie piątkę. Ale nie słucha go. Kiedy zatrzymuje samochód, chłopiec jest odrobinę zdziwiony. W końcu mieli jechać do szkoły, a tata zatrzymał się przy plaży. Tato, chyba jest trochę za zimno na kąpiel, prawda? Abdi uśmiecha się do niego. Patrzy smutnym wzrokiem w jego oczy. Tylko mówi. Tak, synku, jest zimno. Poczekaj tutaj chwilkę, dobrze? Mężczyzna wysiada z samochodu i kieruje się w stronę bagażnika. Otwiera go i wyciąga ze środka zawartość, którą przygotował poprzedniego wieczoru. Duża, sportowa, czarna torba, w której są jakieś ciężkie przedmioty i motocyklowy kask. Obie rzeczy wyciąga z samochodu i kładzie je przy najbliższym drzewie. Patrzy w stronę jeziora, patrzy na samotny szczyt. Chwilę zawiesza na tym spojrzenie, jakby miał wrażenie, że patrzy na to wszystko ostatni raz. Przepełnia go niesamowita tęsknota. Zatrzaskuje bagażnik i kieruje się w stronę siedzenia pasażera. Otwiera drzwi. Uśmiechnięty chłopiec chyba zaczyna się nieco niecierpliwić. Tato, bo się spóźnimy. Ja naprawdę muszę oddać moje wypracowanie. Abdi patrzy na niego smutnym wzrokiem. A potem robi to, co musi zrobić. Kiedy podjeżdżasz pod moł, spodziewasz się tego, co zwykle. Spodziewasz się zblazowanego Moe, który patrzy na wszystko z takim swoim głupim uśmieszkiem. Ale twoje oczy otwierają się tak szeroko, jak tylko mogły, tak jak gdybyś zobaczył potwora. Wychodzi Moe w uprasowanej policyjnej koszuli. Ma nawet odpowiednie buty. A gdzieś tam, w głębi tej pieczary, która jest jego mieszkaniem, słyszysz szczekanie psa. Prorok, uspokój się. Już byliśmy na spacerze. I zamyka mocno drzwi. Cześć, Frankie. Cześć, co to było? Pies? Masz pieska? Co? Ty. Jak młoda dowiedziała się, że tyle psów w ostatniej akcji ma iść do schroniska, to zaproponowała, żeby, no wiesz, uratować jakąś małą duszyczkę. No i co? No zgodziłem się, no co miałem się nie zgodzić. Stamtąd? Ruszam dość niezgrabnie samochodem i jedziemy. Tyle panuje cisza w kabinie. Mo, ale z tych szczeniaków na górze? Wyobrażasz to sobie? Pojebane, nie? Wyobrażę sobie zwłoki znalezione na górze, pogryzione przez te szczeniaki, zjedzone praktycznie. Mo, ale ktoś z weterynarii przebadali tego psa? Czy wiesz, nie ma jakichś chorób? Nie no, proszę cię, nie musiałem się tym zajmować. Młoda wszystko zrobiła. Ona przecież ma te procedury, wiesz, w jednym paluszku. Zabrała go tam, gdzie trzeba, ja tylko dałem pieniądze i już. Czy ty, Frank, właśnie wyczuwasz zapach perfum? Niemożliwe. Ale jednak. Takie klasyczne. Brutal. Team. Prawdopodobnie wzięte gdzieś na stacji benzynowej, ale jednak. Brutal. Tak, to brutal. Kupowałeś je, jak miałeś 16 lat i próbowałeś zaimponować Heather. A teraz Moe śmierdzi tym zapachem. No pytanie, czy kojarzy ci się on pozytywnie czy negatywnie, to już sam musisz w serduszku sobie na to odpowiedzieć, ale wyczuwasz to. Zdecydowanie. Lubię ten zapach, chociaż ostatnio używam od Spice'a.
rzucam mu ujrzeniem, próbując ocenić jego sylwetkę. Też przyglądam się jakoś Maskowi, ale nie widząc. Kluczyki do auta masz z sobą? Tak, tak. To co ci dałem? Tak jak kazałeś. W końcu mnie przekonałeś do tego, że kluczyki powinno trzymać się w kieszeni, a nie w samochodzie. Zresztą po tej ostatniej akcji, no sam wiesz. Jakoś inaczej dzisiaj wyglądasz. Mam dwie odpowiedzi na to. Pierwsza. Bardzo dziękuję. Druga. Pierdol się. Sam wybierz, po co to mówisz i taką usłyszysz odpowiedź. Myślę, że słyszę jedną, widzę drugą po mimice. No dobra, dobra. Wiesz co, zająłem się ostatnio trochę aktami, uporządkowałem je. Widziałem, jak się podlizujesz. Po co ci to? Musimy mieć porządek. Dużo się ostatnio wydarzyło i uważam, że to ważne, żebyśmy, wiesz, mieli wszystko uporządkowane jak należy, uzupełnione od strony formalnej. To ważne. Nie no, wiadomo. Pewnie szukałeś jakiś luk, które możesz wyciągnąć przed twarz staremu, nie? I, no jakich luk? No, sprawdzałem, czy wszystko jest na miejscu, czy mamy podpisy wszystkie i tak dalej, tak. A właśnie, podpisałeś te papiery? To zeznanie ze śmietniska. Tak, 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 tak. Napisałem to już jakiś czas temu. Powiedz mi, jak sesja z Heather? Wiesz co? Dziewczyna ma trochę racji. Ale ja już wiedziałem wcześniej, że mnie popierdoliło, więc ciężko to powiedzieć, czy ona odkryła Eurekę, ale starałem się, no wiesz, Franki, po tej ostatniej akcji. Starałem się podzielić tym, co twojej opinii było ważne. Nie wiem, czy znalazła jeszcze na mnie rozwiązanie, ale jak bardzo nie chcę tego powiedzieć, chyba idziemy w dobrą stronę. Wierzysz w to rzeczywiście? Że idziesz w dobrą stronę? Że Heather ci jest w stanie pomóc? Nie mam zielonego pojęcia. W tym momencie trochę odklejam się od rzeczywistości i to jest fakt. Ale jednak ostatnie wydarzenia, to co zrobiłem Frankowi, a czego Frank nie jest świadom, to że uciekłem tak naprawdę z tego miejsca zdarzenia. Nie próbowałem go ratować. Ratowałem tylko siebie. Być może robię to te spotkania z Heather. To być może jest tylko dla Franka, ale w tym momencie nie wiem, czy ma to jakiekolwiek znaczenie. Ważne jest to, że tam poszedłem i zrobiłem ten pierwszy krok i widzę ten głupi uśmieszek Franka, który taki jest troszkę zadowolony z siebie, ale niech ma. Tak, Frank, jak słucha twojej odpowiedzi, widzisz ten głupi uśmieszek, ale potem zwracasz uwagę, że coś odwróciło jego uwagę, jakbym wpadł pod pedał gazu. Skoncentrował się bardziej na jeździe i jakoś się nierówno hamuje, nierówno przyspiesza podczas tej krótkiej i casualowej przejażdżki do pracy. Bardziej się odpłynął w trakcie tej twojej odpowiedzi. Zdajesz sobie sprawę, że gdy zamyśliłeś się, ta cisza trwa trochę zbyt długo, a Frank jest trochę jakby nieobecny. Słyszysz, o, świetna piosenka. Bardzo ją lubię. Daj spokój, jakieś smuty lecą. Nie, świetna piosenka, zrobiła miliony. Posłuchaj chwilę, dam głośniej. No dobra. Słyszysz? Fajny beat. Bardzo dobra. Jak nazywa się ten wykonawca? Nie mam zielonego pojęcia. Ktoś musi zarabiać miliony. Wiesz, to jest poziom Aerosmith, Metallica, nie wiem, Bon Jovi. Ale wiesz o tym, że ci ludzie, nie? Którzy nagrywają te radiówki, to nie robią to po to, żeby to było, wiesz, popularne w radiu, a potem zgarniają tantiemy. Na przykład taka Mariah Carey. Zaraz będą święta i zaraz będzie, kurwa, All I Want For Christmas Is You. I wiesz, ile ona z tego milionów zarabia co roku? Bo to nie tylko w Ameryce jest popularne, to w całym świecie. I nagle przerywa ci zgrzyt radia. Halo, tu Angie. Jesteście tam, chłopaki? Cześć, kochana, co tam? Mieliśmy zgłoszenie. Plaża Condona. Plaża Condona, powtarzam. Samochód stoczył się do wody. No to dawaj. Franki, pełna gazu. Czy jak to się, kurwa, mówi, nie wiem. Włączam wariata. Dodaję gazu, sprawdzam, czy bezpiecznie możemy zawrócić. I z lekkim falstartem dodaję gazu, zawracamy i idziemy szybciej na plażę. Myślę, że sygnał radiowozów, long peak, to nie jest rzecz, którą słyszy się na co dzień. To na pewno wydarzenie, które przykuwa uwagę i kiedy jedziesz tą ulicą, rzeczywiście zauważasz, jak ludzie oglądają się za wami. Może i jesteś skupiony na drodze,
ale jednak te osoby, które zatrzymują samochody, które zjeżdżają gdzieś na bok, które zatrzymują się na chodnikach i śledzą was wzrokiem, tego się nie da nie zauważyć. Mimo to gazujesz i jedziesz przed siebie. Oczywiście nie byłbyś sobą, gdybyś w tym momencie stracił panowanie nad całą sytuacją, więc dbasz o to, żeby jednak zachować bezpieczeństwo, żeby nie zrobić nikomu po drodze jakiejś krzywdy, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Ale jedziecie, przecinacie to miasto na obrzeża, w stronę jeziora, w stronę plaży Kondoma. Doskonale znacie to miejsce. I już z odległości kilkuset metrów widzicie mężczyznę, który z ulicy macha do was rękoma, wskazuje tutaj, tutaj, tutaj was potrzebujemy, tutaj. Pstryk, pstryk długimy, żeby wiedział, że go zauważyłem. Podjeżdżamy w jego kierunku, tak? Więc otwieram tylko okno, mówię, dobra, przy jeziorze, tak? Pan wsiada z tyłu. Strykam drzwi, żeby wsiadł. I on nie słucha twoich dalszych poleceń. Rzeczywiście słyszysz trzask drzwi za swoimi plecami, kiedy wsiada pośpiesznie do samochodu. Tam, szybko, szybko. Jeszcze go widać. Co się wydarzyło? Pan opowiadaj. I ruszam. Gość bardzo ciężko oddycha, jakby przed chwilą przebiegł jakiś pół maratonu albo i więcej. Szedłem plażą i widziałem, jak samochód stoczył się do jeziora. Jakiś mężczyzna odchodził od niego, ale wydaje mi się, że ktoś w środku jeszcze siedział. Jaki samochód? Mężczyzna? Ja nie umiem pływać. Nie wiem, niebieski był samochód. Pośpieszmy się. Ktoś był w tym samochodzie. Jedziemy spokojnie. Jedziemy najszybciej, jak to da się tą drogą dojazdową do samego jeziora. Chwilę to potrwa zapewne. A ten mężczyzna, jak on wyglądał? Ubrany na czarno, miał torbę i motocyklowy kask. Czy odbiegł z miejsca zdarzenia? Nie, odchodził, jakby nic się nie stało. Pośpiesz się, pan! Mówi, ktoś był w tym samochodzie, pośpiesz się, pan! Zobaczcie, jak to możliwe. Patrzę na Mo, na ten gość. Oglądam się niego, jak on wygląda. Pan tu mieszka, czy... Co pan tu robi? Może go nawet kojarzysz. Może rzucił się kiedyś w oczy na ulicy. Zwykły gość, potargane włosy, kurtka wiatrówka, chyba lekko przemoczona. Może biegał? Tak, teraz gdy się przyglądasz we wstecznym lusterku, widzisz getry i adidasy na jego nogach. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego jest taki ziejany. Wjeżdżamy do tej plaży? Staram się, jak się najszybciej. Wjeżdżamy w prawo, lewo, w którym kierunku? Tam! On wskazuje palcem, krzyczy ci niemalże za uchem, bo czujesz, jak wbija palce w oparcie twojego siedzenia za twoimi plecami. Pokazuje ci przed siebie, prostą, przed twoją maskę i gdy patrzysz w tamtą stronę, zarówno ty, Frank, jak i Mo, widzicie, że w odległości kilku metrów od was zaczynają się takie kolejny w piachu, które ciągną do samej wody i gdy sięgasz dalej wzrokiem, to widzisz znikający pod wodą dach niebieskiego samochodu. Ja wyskakuję z samochodu, póki jeszcze Franki pewnie będzie hamował i w ogóle robił te swoje wszystkie samochodowe rzeczy. Wyskakuję, żeby uratować kogokolwiek, kto tam jest. Franki nie pozwala ci wyskoczyć z samochodu, bo widzisz, że dodaje gazu i wjeżdża w rozpędzie na plażę, w piach wręcz. Mam zamiar podjechać jak najbliżej tego samochodu, ustawić się tyłem i nie wiem, weźmiemy linę, będziemy próbowali wyciągnąć. Nie, to jest szaleństwo. Jak w środku ktoś jest i ten samochód, to on jeszcze w tej chwili, nie wiem, dobra, jadę jak najbliżej tego samochodu. I jak tylko dojedziemy, też wyskakuję, patrzy się na Mo. Ja biegnę w pełnym mundurze. Odpinam pas. I co robicie? Frank, zatrzymujesz swój samochód na samej plaży, przy samej wodzie, może dzielicie metr, półtora, nie więcej. Piasek tryska spod twoich kół. Jak tylko zatrzymujesz samochód, Mo już otwiera drzwi i wyskakuje na zewnątrz. Mam pas z rzeczami, zrzucam kurtkę i patrzę na te wielkie, ciężkie buty wojskowe, które kupiłem, które będę, kurde, z 30 minut, sekund teraz rozsznurowywał, ale no ściągam je w tych butach. Nie da rady pływać. Ściągam te buty i gonię za Mo do wody, który wskoczył w tej swojej wyprasowanej koszuli, nie ściągając butów ani niczego innego. No, w środku był człowiek, tak, jest podejrzenie. Nie powinniśmy tak robić, nie powinienem zostawiać pasa z bronią z obcym facetem, ale no ten samochód tonie w tej chwili, tu i teraz. Jest podejrzenie, że ktoś jest w środku, więc biegnę. Zanim ściągniesz buty, zanim zostawisz pas, to chwilę trwa. Więc Mo, mimo że jesteś wolniejszy od Franka, mimo że on jest znacznie bardziej wysportowany, to ty, kiedy rzucasz się
prostu do tej wody, to jednak masz czas na reakcję, na podjęcie jakichś działań, zanim on cię dogoni i zanim coś zrobi. Co robisz? To byłby idealny początek tygodnia, gdybym mógł wskoczyć za człowiekiem i go uratować. Może w końcu stary by coś, kurwa, spojrzał na nas łaskawszym okiem. Więc? Jak gdyby nigdy nic. Baywatch. To głupi pomysł, ale wyobraziłem sobie po prostu Baywatch. Biegnę do przodu, wskakuję z wodą, brakuje mi tylko tego po prostu pomarańczowego czegoś, na którym pływają. I staram się zobaczyć, czy jest tam człowiek w środku. Samochód też nie jest zbyt głęboko. On ledwie stoczył się na tyle, żeby woda ledwie przykrywała jego dach. Ciągle go dostrzegasz stojąc. Wiadomo, że gdy wchodzisz dalej, to ta woda zaczyna ci sięgać coraz wyżej i wyżej, więc jest taki moment, w którym tracisz grunt pod nogami, albo woda sięga ci już na tyle wysoko, że musisz zacząć pływać. No, prawdopodobnie też to robisz. I gdy zbliżasz się na tyle blisko do samochodu, by móc zajrzeć do środka, to w tej mętnej, zimnej, lodowatej wręcz w wodzie dostrzegasz, że tak, ten mężczyzna, który was zatrzymał, rzeczywiście miał rację. Ktoś siedzi na siedzeniu pasażera. Jakaś sylwetka, niewyraźna sylwetka w tej brudnej, ciemnej wodzie. Ktoś tam jest. Daję nura. Nic innego mi nie pozostało. To jest ten moment. Dobra, rozwiążmy to rzutem. Rzuć na atletykę. No dobrze. O nie, dwa nie weszło. O nie. Podpływasz bliżej, zaczynasz szarpać się z drzwiami, ale kiedy zaczynasz to robić, to przestajesz pływać, a z kolei przestajesz pływać, to zaczynasz się zanurzać w tej wodzie. Może to stres, może to adrenalina, że nie potrafisz tego skoordynować. Zaczynasz się szarpać z tymi drzwiami. Cholera, one są zamknięte. Frank, co robisz? To biegam do niego, myślę, wrzucam się do wody, daję nura z drugiej strony i podpływam z drugiej strony do drzwi. Też pewnie szarpy się z tymi drzwiami, ale też na pewno nie chcą dać rady puścić. Jak widzę, że on się wynurza, żeby złapać powietrza, to w tym momencie odbijam się, żeby tam do góry się wynurzyć na dach i mówię: rozwal klamką rozwal, pistoletem, w szybę, uderz. W związku z tym, że wskoczyłem tam w całym pasie, robię to, co mówi mi Frank. Staram się po samochodzie przedostać, trzymając się tam, bo pewnie samochód cały czas idzie głębiej. Dziób pewnie jest dosyć głęboko zanurzony, tył został, bo tam ma jeszcze jakieś powietrze albo coś. Staram się dostać na drugą stronę, żeby pomóc mu wyciągać przez tą wybitą szybę tą osobę. Leżą osobę zamkniętą w środku. I kiedy skakujesz na dach, słyszysz dźwięk tłumiony, ale mimo wszystko dobiegający pod tej wody, gdy broń Mo rozbija szybę i Mo, nawet nie wiesz, co zrobiłeś z tą bronią. Pewnie wpakowałeś ją do paska, ale to nie czas o tym myśleć. Pewnie dotrze to do ciebie później. Zaczynasz działać mechanicznie. Sięgasz rękami do wnętrza, czujesz tą postać w środku, tą osobę, chwytasz ją, łapiesz za barki, sięgasz do pasa, którym jest przewieszona, jeszcze chwilę się szarpiesz, ale nurkujesz głębiej i odblokowujesz pas. Tak, daje się go nacisnąć i czujesz, jak mechanizm zwalnia, a pas razem z nim. To jest też moment, w którym chyba dociera do ciebie, że ta osoba w środku to chłopiec. Chłopiec, kilkuletni chłopiec, 7, może 8 lat. Afroamerykanin. Czarnoskóry chłopiec, który jest nieprzytomny. Jego głowa zwisa spętnie na ramię, burza czarnych włosów oplata twarz, przykleja się, wibruje w tej wodzie, ale to wszystko, co zauważasz, bo sięgasz po niego i zaczynasz wyciągać z tego samochodu. Chwilę później czujesz pomocne dłonie Franka, które sięgają po ten ciężar, sięgają po ciebie i razem zaczynacie tego chłopca wyciągać na zewnątrz. Najpierw z auta, a później z samej wody. No dobra, to trzeba się pozbyć wody z płuc jak najszybciej, tak jak nas na szkoleniu uczyli, a potem przywrócić obieg powietrza, tak? Jeżeli nie, no to będziemy podtrzymywali go, aż przyjedzie karetka. Angie, karetka. Wiesz, gdzie jest plaża kondoma? Opowiadałem ci to ostatnio. Angie! Dźwigając tego chłopca razem z Frankiem i wychodząc z wody, chwytasz za radio i próbujesz do niego mówić i wywołujesz Angie! A po chwili dociera do ciebie, że jesteś przecież w wodzie, że zanurkowałeś razem z tym radiem i kurwa, ono przecież nie ma prawa działać, zalałeś je. Pilnuj go, ja idę do samochodu. Pamiętam, który z nas był lepszy na z pierwszej pomocy? Znamy się tyle lat przecież, no. O, który z nas jest lepszy z pierwszej pomocy? Ja, wiesz, że jestem taki średnio na jeża, no. Ja jestem taki, wiesz, 50-50. No ale... Czasem uratuje, czasem zgon. Te naukowe rzeczy lepiej ogarniałeś, no. Mówię, zostaw to radio. Tak, biegnij do samochodu. Zostaw to radio, zajmij się chłopakiem. Zobacz, nie oddycha. Co chcesz, co ty potrzebujesz z samochodu? Karetkę!
A, no to na pewno jest wyzwana, no co ty? Do samochodu patrzy na tego faceta, czy on tam jest jeszcze przy tym samochodzie, zostawiłem z nim broń. Tak, on stoi, patrzy na was. Chyba Angie przekazuje, że potrzebujemy karetkę. Zanim się nawet odpowie, to też od razu tego faceta się pytam. Mówił pan, że ktoś jest w środku? Wzywał pan karetkę, że może być potrzebna? Angie, potrzebujemy karetkę na miejscu natychmiast. I on najpierw tak jakby w ogóle nie rozumiał, jakby do niego nie docierało, co mówisz, ale chwilę później chwyta za telefon, już nawet nie patrząc na to, że ty dzwonisz przez to radio, sam wybiera numer i przykłada słuchawkę do ucha i zaczyna wywoływać kogoś po drugiej stronie, żeby przyjechał, żeby przysłał tu karetkę, że jest na plaży, takie i takie. Dobra, pan to zostawi. Mężczyzna musi być też w jakimś mocnym szoku. Wzywam sędzi, mówię, że potrzebujemy karetki na pewno, żeby wiedziała młody chłopak, podtopienie. Zapinam pas z powrotem, patrzę na Mo, wiem, że chłopak jest w dobrych rękach. Mo, z mojej perspektywy jest prawie jak lekarz. Mo, co robisz? Tak jak na szkoleniu, CPR, 30 uderzeń, trochę wdechów, lecimy. Już nieco uratowałem kogoś, więc spróbujmy jeszcze raz. Tym razem się uda, to młody chłopak. Jemu się należy, musi trochę pożyć. Kładziesz go na piasku, rozchylasz jego kurtkę, bierzesz odpowiedni chwyt, kładziesz na klatce piersiowej, znajdujesz mostek, znajdujesz palce, odpowiednia pozycja, rzuć na pierwszą pomoc. Porażka. 30, ale jestem w stresie, to było 30 czy 20? Kurwa, nie wiem, dobra, ale zróbmy 25, po środku będzie. I 25, raz, dwa, trzy, cztery, odliczam. Dobra, potem wdechy. Ile było wdechów? Kurwa, nie pamiętam. Dobra, zróbmy 3. Frank, stoisz z boku przy tym samochodzie, obserwujesz Mo. Tak, dobrze mu idzie. Widzisz, jak mocno się w to zaangażował. 30 uścisków, 2 wdechy, 30 odcisków, 2 wdechy. Pilnuje tego, pilnuje tempa. Robi wszystko, co może zrobić. O, czy on nie powinien wody wypluć? Spłuc, to... No właśnie. No co ty nie gadasz? No jasne! Mimo to Mo nie przestaje. Ty, Frank, zbliżasz się. Pewnie szykujesz się powoli do tego, żeby go zmienić. Dobrze wiesz, jak to ciężka czynność, jak to ciężka praca, reanimacja kogoś. Nawet najbardziej wytrwani, najbardziej doświadczeni ratownicy mają problemy z dłuższą reanimacją kogoś i po prostu robią to w parach, a czasami nawet w trójkach, żeby po prostu utrzymywać proces reanimacji, żeby utrzymywać tą ciągłą pracę rąk. I zbliżasz się coraz bardziej, kiedy dociera do ciebie. Czemu ten chłopiec nie wypluwa wody? Mo uciska, coś do ciebie jeszcze krzyczy, coś pomiędzy tymi wydechami i wdechami, coś mamrocze, ale te słowa już do ciebie nie docierają, bo czujesz się, jakbyś nagle wpadł w jakąś próżnię. Ten chłopiec nie oddycha, ale bynajmniej nie jest to spowodowane tym, że się zachłysnął wodą. Widzisz, że on ma przetrącony kark. Jego szyja jest wykręcona pod dziwnym kątem. W jednym miejscu dostrzegasz sterczące pod skórą kości siniak, który maluje się na jego drobnej szyi. Czarne miejsce, które wykwita na niej. Ten chłopiec, zanim samochód wjechał do wody, już nie żył. Rzuć na poczytalność. Bardzo źle. Mówisz, że ciemnoskóry chłopiec, młody, w jakim mniej więcej wieku? Wieku Aidena? Leży z przetrąconym karkiem. Musiał nie żyć, jestem pewien, że musiał nie żyć, a jednocześnie strasznie go szarpaliśmy z mowy. Czy to my mu zrobiliśmy krzywdę, czy ktoś był tak bestialski, że zabił tego chłopca, dlatego ten samochód utopił, żeby ukryć ciało. Boże, on nie wypluwa wody. Mo, kurwa, Mo, źle to robisz. Mo, spójrz na szyję. Podbiegam, odpycham Mo i głupio. I próbuję trzymać mu głowę. Mo, w pozycji bezpiecznej. Zobacz, siniak mu się, krwiak mu się robi. W tej sytuacji wiem, że nie ma ratunku, ale chcę zrobić coś. Nie wiem co, potrząsam mu. Mo, zrób, zobacz, z karkiem jest coś nie tak. Chyba uszkodziliśmy mu kark. To nie my, no co ty pierdolisz, no, jego tylko wyciągnąłem z wody. Mo, ale to też w tym momencie ty to dostrzegasz, kiedy Frank cię odpycha, kiedy patrzysz na całą sytuację z trochę większej odległości, gdy Frank zwraca ci na to uwagę. Tak, zauważasz, że ten chłopiec nie żyje i nie ma prawa wstać, nie ma prawa cię przebudzić. Twoja reanimacja jest bezsensowna, bo ktoś skręcił mu kark.
Też rzuć na poczytalność. Krytyczny sukces. Zachowałem zimną krew? Tak. Tak, i pójdziemy w tą stronę, że jeżeli Frank miał fambla, to Frank odpisz sobie 4 punkty, a ty, Mo, nie tracisz żadnego. Frank, spokojnie. Ten chłopak już nie żył. To nie nasza wina. Ten wykwit, on by się nie zrobił tak szybko. On by się nie zrobił tak szybko, naprawdę. Słowa, jak to mówi, odtrącam go ręką. Co ty robisz? Handem. Uspokój się. Wstaję z tego piasku na bosaka, lecę do tego typa, co stoi przy samochodzie. Gdzie ten kurwa w kasku? Gdzie ten gość w kasku? Gdzie on był? I on ci nie odpowiada, tylko się patrzy na tego chłopca. Widzisz, że go sparaliżowało, że jego oczy... Łapię go za ramię, odwracam go w bok, w kierunku. Gdzie ten gość w kasku? Na mnie się spójrz. Gdzie jest ten gość w kasku? Gdzie on był? On podnosi głowę i patrzy ci w oczy, ale ty masz wrażenie, że jego oczy w ogóle nie widzą, że jest w tak solidnym, tak poważnym szoku. Mając go za to ramię, potrząsam. Widzisz, jak jego usta drgają, jego broda się porusza, ale żadne słowa, poza jakimś bełkotliwym, trudnym do zrozumienia, nie mającym większego sensu zbiorowiskiem sylab, nic więcej się nie wydostaje z jego ust. Opisz tego człowieka, jak najszybciej. Ale on nie żyje. Wejdź do samochodu. Usiądź tu, odpocznij chwilę. Idę na przednie siedzenie, biorę moją kurtkę, podchodzę do tego dziecka. Halo, Frank! Słyszysz znowu trzask radia, który rozmiewa i wydaje się rozrywać ten samochód. Halo, tu Angie, Frank, Mo, odbierzcie. O, co jest? Strzelanina w szkole! Frank, strzelanina w szkole! Kurwa. Nie możemy. Jesteśmy na akcji. Mamy martwego dzieciaka. Zostajesz tutaj i pilnujesz tego. Ja muszę jechać. Halo, słyszycie mnie? Strzelanina w szkole. Powtarzam. Tak, odbiór. Jadę. Mamy tu martwego dzieciaka. Nie możemy jechać. Skakuję do środka, odpalam silnik i ruszam. Ruszam, jadę do szkoły. No bo sok, mokry. Nie możemy zostawić tego dziecka samego. Jakby tyle mam przytomności. Mo musi zostać. Ja nie mogę zostać. Nie ma dobrego rozwiązania. Nie zostawimy martwego chłopca z tym panem, co nas wezwał. Nawet jak przykryjemy dziecko kurtką, no jakby w tej chwili to już przykrycie dziecka kurtką, to już jest trudna kwestia. Nie możemy zostawić dziecka samego. I motocyklista też jest ważny, ale no jest strzelanina w szkole. Aiden jest dzisiaj w szkole. Jakby nie mam innego wyboru. Ja nie mogę z tym dzieckiem zostać. Ktoś musi zostać. Ruszam i odjeżdżam. Jadę do szkoły. Mo, próbujesz coś jeszcze powiedzieć do Franka, ale jedyne, co słyszysz, to dźwięk wyrzucanego piasku spod kół. I Frank na twoich oczach odjeżdża tym samochodem. Rzuca tylko, że musi jechać do szkoły. Że nie może tak zostawić. I nic więcej nie słyszysz, bo ciszę rozrywa ryk samochodu i Frank odjeżdża, a ty zostajesz. Tym martwym chłopcem i tym mężczyzną, który ciągle stoi i wpatruje się za odjeżdżającym Frankiem, a później znów wraca wzrokiem do tego martwego chłopca. I może Mo, powiedz mi, jak to wygląda z twojej perspektywy? Co tu się będzie działo? Nie jestem idiotą. Rozumiem, że Frankie ma tam swojego syna. Połączyłem kropki. Więc pozwalam na to i nawet nie próbuję go gonić, ani tłumaczyć mu czegokolwiek. Życie jego syna jest ważniejsze niż jakiś martwy chłopiec tu i teraz. Zakładam, że nikt tu nie przyjedzie, więc pozostaje mi czekać. To po co ja prasowałem tą koszulę, no? Pewnie za jakiś czas pojawi się karetka. Pewnie ktoś, kogo wezwał Frank, kogo wezwał ten mężczyzna przez telefon. Ktoś tu przyjedzie. Ktoś zaopiekuje się zwłokami, tym mężczyzną w szoku. Pewnie tobą. Jest listopad. Na ta chwila trzeba się spodziewać śniegu. Ta woda była naprawdę zimna. I pewnie gdy adrenalina zaczyna opadać, zaczynasz to coraz bardziej odczuwać. Zimne dreszcze przeszywają twoje ciało. Mokre, lepiące się do ciała ubranie coraz bardziej zaczyna doskwierać. A ty czujesz przejmujące zimno. Ale gdy karetka podjeżdża, kiedy wysypują się z niej sanitariusze... Ja nie wierzę w to, że tu podjedzie jakikolwiek policjant. Wiem, jak odbierane są publicznie i miejscowo takie strzelaniny. Mam nadzieję tylko, że ten popierdoleniec, którykolwiek zdecydował się na ten ruch, nie wyciągnął jakiejś ciężkiej broni, tylko udało mu się co najwyżej postrzelić policjantkę. I jedyne, co pozostaje mi, to trzymać kciuki za Franka i czekam.
uznaje za niesamowitym fakt, że w ogóle dostałem tutaj jakąkolwiek pomoc. Więc wstaję i podnoszę chłopca, trochę taki ospały, jak gdyby znowu dzieje się to samo. Więc biorę go na ręce i idę w stronę ambulansu. Sanitariusze widzą, co się dzieje, kiedy tylko wychodzą ze środka. Szybkim krokiem kierują się w twoją stronę. W pierwszej kolejności chcieli wyciągnąć nosze, ale gdy dotarło do nich, że sprawa w tym przypadku jest beznadziejna, to powstrzymali się od tego. Któryś z nich odbiera zwłoki chłopca od ciebie i niesie je po prostu na rękach do tego ambulansu. W którymś momencie masz coś w rodzaju blackoutu, bo kolejne to, co pamiętasz, to to, że siedzisz na stopniu ambulansu przykryty kocem. Jakiś młody chłopak, 20 kilka lat, świeci czymś w oczy, dopytuje, czy wszystko jest okej. Nie, nic nie jest okej. Nic, kurwa. A później znów to samo pytanie i zadaje jakieś pytanie o twoje zdrowie, czy bierzesz jakieś leki, a ty jak automat zaczynasz na to odpowiadać. Chcieli mi przepisać Xanax, ale się nie zgodziłem. Frank, teraz przecinając miasto nie jedziesz już tak ostrożnie, jak jechałeś wcześniej na miejsce poprzedniego zgłoszenia. Co to dużo lepiej mi się prowadzi gołą stopą niż tymi ciężkimi buciorami. Więc syrena na pełen regulator, jak trzeba, wolę długimi i klaksonem do tego i jadę jak najszybciej przez to miasto. I gdy przecinasz to miasto, to masz wrażenie, że wokół coś wisi, że w powietrzu jest coś gęstego, coś, co można by było ciąć nożem, bo wyczuwa się strach, wyczuwa się zagrożenie, wyczuwa się, że coś się dzieje. Widzisz ludzi kierujących się jakby w jedną stronę. Znów oglądają się za tobą, ale teraz oni zdają sobie sprawę z tego, gdzie jedziesz. Oni musieli już słyszeć, co tu się stało. To małe miasto. Plotki szybko się rozchodzą. Może i sprawa jest przed kilku minut, może przed kilkudziesięciu minut, ale masz wrażenie, że wszyscy dookoła wiedzą, co tu się dzieje i wszyscy kierują się w tamtą stronę. A może to tylko złudne wrażenie, bo to jest twój cel, ale jedziesz, przecinasz tą ulicę, trąbisz na jakiegoś gościa na pasach, on coś wykrzykuje na ciebie, bo prawie wjechałeś na niego, ale nie zważasz na to, machasz tylko ręką i jedziesz dalej. Gdy podjeżdżasz pod szkołę, to tu już jest zbiorowisko, tu jest masa ludzi na zewnątrz, widzisz rozkrzyczane dzieciaki, które są dookoła, ktoś płacze, ktoś krzyczy, pojawiają się pierwsze samochody z rodzicami, rodzice nerwowo wysiadają z tych samochodów, nerwowo rozglądają się dookoła, szukają swoich dzieci, ktoś krzyczy, ktoś nawołuje imię, jeden wielki chaos. Widzisz pierwsze samochody, jest Charlie, jest Barry, samochody z policji są zaparkowane przy samym wejściu do szkoły. Ludzie się rozglądają, kiedy zatrzymujesz samochód, ktoś podchodzi do ciebie, szarpie cię za rękę. Strzela! Strzela! Tam w szkole strzela! Nie puszcza cię, tłumaczyć całą sytuację. Odpycham tą rękę, w sensie nie do czego, popycham na ziemię, ale łapię tą rękę i odpycham. Nie biorę ani kamizelki, ani strzelby, na bosaka wychodzę cały mokry. Biegnę do dziadka. Barry, co tu się dzieje? Jaki status? Co się dzieje w środku? Jakiś skurwiel wszedł do środka i zastrzelił nauczycielkę. Wziął dzieciaki za składników. Twoje macie. Widziałeś Aidena? Kogo? Mojego syna. Widziałeś mojego syna? Kurwa, nie wiem, gdzie jest twój syn. Może jest... Zglądam się, czy rozpoznaję dzieci z klasy, nauczycielkę albo kogokolwiek. Jesteś zdenerwowany. Rzuć na inteligencję. Nie jest moja mocna strona. Lewa adrenalina czyni cuda albo noradrenalina. Wzrok mam bystry jak jastrząb. Może jesteś zdenerwowany, ale ta adrenalina działa na ciebie pozytywnie. Powiedz mi tylko, czy nauczycielka, nauczyciel, czy dziecko? Nie, nigdzie nie widzisz pani Roszak, ani Aidena, ani nikogo. Może i raz byłeś na jednej z tych pierwszych wywiadówek, ale cholera, no przecież były jedne, drugie, trzecie urodziny po drodze. Byłeś na tych imprezach, bo Katisza ci kazała. Kurde, nie widzisz nikogo z tych dzieciaków. Nie kojarzysz ich jakoś super, ale jesteś pewien, że rozpoznałbyś ich w tłumie, gdybyś zobaczył chociaż jedno, ale nie ma żadnego z tych dzieciaków. Nie ma ich tu. Aidena też nie ma. Pani Roszak też nie ma. Przez sekundę przebiega mi przez myśl, może kurwa jakaś wycieczka szkolna, może dzisiaj byli na wycieczce szkolnej i nie ma ich w szkole, dlatego nie ma żadnego dziecka z jego klasy w szkole. Nie będę ryzykował. Nachylam się do samochodu,
Barego łapie za stację i dzwonię na bazę. Halo? Halo? Tu Frank. Halo, tu Angie. Stanowi jadą? Za ile to będą? Mają jakiegoś negocjatora? Kto tu jedzie z pomocą? Nie ma, na razie próbowałem się dodzwonić do starego, ale starego nie ma. Stary jest dzisiaj w porcie, jakaś rozprawa sądowa. Dzwoń wszędzie, wezwij, tutaj mamy strzelaninę w szkole, mamy zakładników, dzieci, jakiś facet wszedł. To nie dzieci jak strzela, tylko wszedł jakiś facet dorosły. Ma zakładników, i w tym dzieci. I dzwoń kurwa na Stanową, dzwoń do Portland, dzwoń kurwa do Waszyngtonu jak musisz. Płam, rozłączam się. Mogłem wspomnieć, że Moś siedzi na plaży, ale w ogóle kompletnie nie przebiegło mi to przez głowę. Wbrew całemu szkoleniu, myślę, że wbrew całej logice, idę w kierunku szkoły. Zajrzeć, zobaczyć do środka, co się dzieje. Powiedz mi, jak wygląda budynek szkoły. Myślę, że ładny budynek, od frontu przynajmniej podkryty czerwoną cegłą, taką stylizowaną, żeby wyglądał jak ładna, czerwona, równa cegła. Duże, przeszklone powierzchnie, z tyłu jest na pewno plac zabaw. Myślę, że w większości jest to budynek parterowy. Możliwe, że jakiś fragment, gdzieś tam biura. I może jakaś nawet mała taka rozgłośnia szkolna, taka zupełnie malutka, bo wiesz, po zwykłych głośnikach porozrzuconych pod kole gdzieś tam jest na piętrze. Myślę, że może być obszerne podpiwniczenie, ale szatnie po prostu zrobione na dole, gdzie dzieciaki mogą zostawiać swoje rzeczy i też gdzie jest jakieś takie zaplecze gospodarcze, plus część administracyjna jakaś może. Barego, jeśli próbuję mnie zatrzymać i biorę broń do ręki. Słyszysz jeszcze głos Charlie za swoim plecami, która mówi frag, ale chyba nie zwracasz na to w ogóle uwagi. Nie biorę broń do ręki. Czy jeszcze wybiegają jakieś dzieciaki, jakieś ludzie ze szkoły, czy już w tej chwili mniej osób? Biegnę do drzwi wejściowych. Chciałem tylko zajrzeć, zobaczyć, co się dzieje w środku. Może kogoś trzeba wyciągnąć. Ale prawda jest taka, że nawet jeśli dostrzegę kogoś w korytarzu, jeśli jest to Aiden, to po prostu po niego pójdę, ale jeśli nie jest to Aiden, to wejdę w głąb tego korytarza i będę szukał dalej. Kiedy podchodzisz do wejścia głównego, drzwi się nagle otwierają. Już chcesz sięgnąć po broń, kiedy widzisz, że to jacyś ostatni uczniowie, jacyś z wyższych klas, bo to już takie kilkunastoletnie dzieciaki po płochu przebiegają obok ciebie po tych schodach prowadzących do wewnątrz i kierują się jak najdalej od tej szkoły. Zdążyłeś rzucić okiem do pustego korytarza, do zamkniętych klas, do otwartych drzwi, które w pośpiechu zostały wręcz wywalone z futryn, kiedy całe klasy wraz z nauczycielami po prostu opuszczały te klasy. Szkoła wydaje się dziwnie pusta. Nie zauważasz nikogo, kto jeszcze by się tam poruszał. Widzisz plecaki gdzieś na środku holu rozrzucone, ale poza rysunkami dzieciaków umieszczonych na ścianach, poza szafkami, poza jakimś witryną z pucharami, nie dostrzegasz żadnego zagrożenia. Ale czujesz rękę na ramieniu, kiedy ktoś zatrzymuje cię, gdy właśnie masz dać krok do środka. No, masz oczywiście. O, jaki masz plan? Kiedy wrócisz do siebie, kiedy odzyskasz tą przytomność umysłu, kiedy dotrze do ciebie, że sanitariusze kończą, zabierają tego dzieciaka do szpitala, do szpitalnej kostnicy. Jaki masz plan? Co chcesz zrobić? Tym razem nie spierdolę. Hej, chłopaki, mogę się zabrać z wami? Pewnie będziecie potem jechać do szkoły, nie? Zabierzecie mnie do miasta? Jasne, wsiadaj, a nie chcesz się gdzieś przebrać? Kurwa, nie ma czasu. Mój człowiek jest w potrzebie. Hej, ty! Szybko, imię i nazwisko. Ja? No kurwa, ty, nie ma teraz czasu na ciebie. Są ważniejsze rzeczy, rozumiesz? Imię i nazwisko. Strzelanina w szkole, więc imię i nazwisko i potem się do ciebie zgłosimy, rozumiesz? Rogers. Douglas Rogers. Douglas, dobra. Strzelanina? Tak. Jaka strzelanina? W szkole. Masz tam swoje dzieci? Chcesz z nami wskoczyć? Nie mam dzieci. No to się do ciebie zgłosimy. Chłopaki, jedziemy. Proszę was, wysadźcie mnie w centrum, ja sobie dobiegnę. Pakujecie się wszyscy do tego samochodu. Dwóch sanitariuszy na tył, lekarz, kierowca do przodu i ty, tam jest przecież duża kanapa. Chwilę trwa, zanim samochód wyjedzie z tego piasku, ale gdy wraca na drogę, to wcale ci nie przeszkadza, że włączają koguty i ruszają z piskiem opon.
I gdy podjeżdżasz pod szkołę, bo tak, oni nie jadą do szpitala, oni nie zostawiają cię gdzieś po drodze, oni podjeżdżają pod samą szkołę, mimo że wiozą tego chłopca z tyłu, że należy mu się szacunek i że on musi trafić w odpowiednie miejsce, gdzie się nim zajmą, to wiozą cię prosto do szkoły. Widzisz na parkingu wielki tłum, który się tutaj zebrał. Dzieciaki w różnym wieku, wszyscy w tym momencie albo już w kurtkach, albo owinięci kocami, które ktoś rozdaje. Widzisz koguty policyjne, które błyskają światłami. Widzisz olbrzymie zamieszanie i wyczekiwanie, które tutaj ma miejsce. Widzieliście? Widzieliście Frankiego albo Aidena? Oni są w środku? Gdzie jest Aiden? Syn Frankiego, no do ciebie mówię. Dziadzia. Nie ma Aidena. Frank właśnie rozmawia z dyrektorem. Frank, kiedy miałeś postawić krok, kiedy miałeś ruszyć już w głąb korytarza, poczułeś rękę na barku. Gdy się odwróciłeś do tyłu, zauważyłeś twarz człowieka, którego dobrze znasz. Kto to jest? George Smith. Afroamerykanin, około 50, postawny, wysoki, z mocnym, basowym głosem i, co zabawne, zupełnie niemodnymi bokobrodami, które jednak świetnie mu pasują, już lekko siwiejące. No, był bardzo schludnie, porządnie ubrany w garnitur. Może trochę zbyt przesadnie, ale też do niego to pasuje. Wbrew temu jego wizerunkowi, może zbyt uroczystemu, jak na mój gust, w garniturach, to bardzo rozsądny i generalnie fajny facet. Może niekoniecznie na piwo bym się z nim wybrał, ale szanowany obywatel i chyba mądry gość. Natomiast w tej chwili z całym szacunkiem dla jego osoby myślę, że mam go kompletnie w dupie i przez sekundę nie mogę nawet rozpoznać tej twarzy, a gdy orientuję się o to i co, on mi tutaj nic nie pomoże, więc odwracam głowę i próbuję zrobić krok, czując, że nie puszcza ręką mojego ramienia, próbuję zepchnąć jego rękę z mojego barku i ja nie mam z nim o czym teraz rozmawiać, to jest bardzo rozsądny facet, ale w tej chwili, nie teraz, teraz muszę sprawdzić, co się w środku dzieje. I kiedy czujesz, że ten ucisk nie zwalnia, kiedy obracasz się po raz kolejny, kiedy chcesz odtrącić tą rękę, widzisz, że on drugą rękę wysuwa w twoją stronę i ściska w niej telefon. Gość zaczyna się jąkać. W życiu nie słyszałeś, żeby ten gość zaczynał się jąkać, żeby kiedykolwiek się jąkał. Miał niesamowicie piękną dykcję na tych wszystkich wstępnych apelach, w których brałeś udział na spotkaniu z rodzicami. Myślę, że to może być do pana. Kieruje ekran w twoją stronę i widzisz, że telefon jest w trakcie połączenia. Charlene Roszak. Frank Hardy. Policja w Lone Peak. Czy pan tutaj dowodzi? Na policjantów nielicznych i wiem, że pewnie zaraz przyjdzie wsparcie, ale nie czekam za długo z odpowiedzią. Kłamię szybko. Tak. Mam prośbę. Słyszysz zimny i z całą pewnością opanowany głos po drugiej stronie słuchawki. Opanowany w pierwszym momencie tej rozmowy, bo chwilę później zaczyna się łamać. Chciałbym rozmawiać z moim świętym człowiekiem. Świętym człowiekiem? Chcę, żebyście go tutaj ściągnęli. Oczywiście, jak to jest tym świętym człowiekiem? Świętym. Czy ja mówię niewyraźnie? Świętym. Frank, słyszysz w tle odgłos dzieci. Jesteś przekonany, że słyszysz ciche popłakiwanie. Słyszysz głos jakiejś dziewczynki, która coś mówi niewyraźnie, cicho. Ale gdzieś z tyłu w tle słychać te głosy. Te dźwięki płaczu. Kim jest ten święty człowiek? Gdzie go znajdziemy? Przepraszam. Czy pan nie słyszy, co pana mówię? Chcę rozmawiać z moim człowiekiem. Moim świętym człowiekiem. A który to święty człowiek? To ktoś z telewizji? Słyszysz ciężkie posapywanie po drugiej stronie. To chwilę trwa, ta dziwna cisza przerywana tylko płaczem dzieci i oddechem tego mężczyzny.
Nie wiem, co mi na szkoleniu mówili, nie pamiętam w tej chwili, ale myślę, że nie wytrzymam tak długo. Nie daję mu tej przestrzeni, więc czuję potrzebę, żeby z nim podtrzymać ten kontakt, żebyśmy rozmawiali. Póki rozmawiamy, nie strzela. Póki rozmawiamy, nic się nie dzieje Aidenowi, a innym dzieciom, więc mówię, znajdziemy go, oczywiście przyjdziemy. Nie wiem, ile to zajmie, ale zrobimy to. Proszę tylko mi powiedzieć, o kogo chodzi. Ja też chodzimy z żoną do kościoła. Rozumiem. O kogo chodzi? Ignoranci. Zawsze Amerykanie byli ignorantami. Jezus jest naszym zbawcą. Kogo pan potrzebuje? Chcę rozmawiać ze świętym człowiekiem z Portland. Niech tu przyjedzie. Myślę o wszystkich świętych z Portland, wszystkich kaznodziejach telewizyjnych, radiowych. Nie wiem, działających w organizacjach charytatywnych. Kto jest biskupem w tej chwili w Portland? Mogę sobie przypomnieć. Nazwisko. Nazwisko? Jak on się nazywa? Cumar Dalmar Dirik. Boję się poprosić o powtórzenie tego nazwiska, więc się nie odzywam. Nie jestem w stanie go najprawdopodobniej zapamiętać, ale próbuję z całych sił. Oczywiście. Ma pan... Czy ten telefon, z którego pan dzwoni, jest naładowany? Ma pan baterię? Będziemy mogli się skontaktować, jak go tu przywieziemy? Ja musiałem to zrobić. Rozumiesz to, człowieku? Musiałem. I muszę to zrobić. Rozumiem, ale proszę więcej nie strzelać. Nie mam wyboru. Już pan udowodnił swoją pozycję. Dostarczymy tego gościa. Proszę więcej nie strzelać. Ja to muszę zrobić, rozumiesz? Ja to muszę zrobić. Kurwa, ja to muszę zrobić. Niech Allah ma mnie w swojej opiece. Ja to muszę zrobić. I telefon się rozłącza. Mo, kiedy podchodzisz do Barego, kiedy dopytujesz o Franka, kiedy Barry wskazuje ci Franka, dostrzegasz, jak Frank właśnie w tym momencie odstawia słuchawkę od ucha, bierze telefon przed siebie i patrzy na ekran jeszcze chwilę, zanim odda go Smithowi. Nie odda go Smithowi. No to jeszcze patrzy na telefon. Ale po chwili też dostrzegasz, że bierze dyrektora, popychając go przed sobą i oglądając się co chwilę za siebie, trzymając cały czas telefon w ręku, w jednym ręku, a drugą ręką popychając dyrektora, kieruje się w stronę tłumu, w stronę radiowozów, od szkoły, na posakach, wciąż jest to mokry. Frank, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, Frank? Mo? Co ty robisz, Mo? Co tam... Przyjechałem z ambulansem, nieważne. Teraz twoja sprawa jest ważna. Młody tu gdzieś jest? Wziął zakładników. Wziął zakładnika. Nie ciebie się pytam. Frank. I widzisz... Klasę pani Roszak. Kurwa. Tak. Opowiadałeś mi o niej. Ja pierdolę. Więc tak wygląda sytuacja. Patrzę na Frankiego. Patrzę na jego oczy. Frank, od momentu, jak ostatnio widziałeś, jest zimny, a oczy są... Na cokolwiek by nie patrzył, to patrzy 30 centymetrów za tym, gdzie oczy są jego skierowane i widać, że w głowie biegną mu setki tysięcy planów, a może właśnie żaden. To jest problem. Nie ma żadnego dobrego rozwiązania. Ma telefon cały czas w ręku i mówi, to jest muzułmanin. W sensie to jest muzułmanin i chce rozmawiać z jakimś imamem. Umar Dalmir Nurik? Portland. Amal, Dumal. Nie mam pojęcia, o czym mówisz do mnie, człowieku. To jest muzułmanin. Dobra, to dzwońmy, no to pewnie będzie, nie wiem, trzeba zadzwonić do jakiejś diaspory i po prostu z nimi dogadać się. Frank, jak się trzymasz? Frank? Możesz to sprawdzić? Tak, już to robię. Panie dyrektorze, czy ktoś go widział? Czy ktoś jest w stanie nam go opisać? Mógłby pan to sprawdzić? Czy ktoś go widział? Jaką ma broń? Z czego strzelał? W co był ubrany? Jak wygląda? Kiedy usłyszałem hałas, myślałem, że to dzieci, że wie pan, jakiś żart, jakieś petardy na korytarzu. I poszedłem w tamtą stronę. Wiecie, panowie, słyszy się o takich sprawach często, niestety u nas, ale nigdy nie sądziłem, że nas to spotka. No, gdy jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale padł strzał, to poszedłem.
poszedłem tam w tą stronę, widziałem dzieci, które uczniów, którzy uciekali z tamtego kierunku, więc poszedłem w tamtym kierunku i ja widziałem wtedy, że coś się już dzieje, ale musiałem to sprawdzić i poszedłem do klasy. Sprawdziłem, jedna była pusta i druga, z drugiej ostatni uczeń wychodził razem z panią Nowak, ale klasa pani Roszak była ciągle zamknięta i chciałem się upewnić, że jeżeli rzeczywiście padł jakiś strzał albo trzeba rozpocząć ewakuację, to różne myśli się kłębią w głowie, ale nie takie, że takie rzeczy się będą działy. Poszedłem tam i... Ma pan coś konkretnego do powiedzenia, czy nie? Szybko! Zastrzelił ją. Charlene leżała na ziemi. Z jej głowy wypływała kałuża krwi. Zastrzelił ją. Jeszcze był ranny, albo wziął pan kogoś martwego? Nie, tylko... Jest pan w stanie przypomnieć sobie, ile strzałów słyszał? Jeden. Wydaje mi się, że jeden. Wróćmy do tematu. Jaką miał broń? Widział go pan? Skoro pan widział, to proszę powiedzieć, jaką miał broń. Nie znam się na broni. Dużą, małą. Trzymał ją w jednym ręku, w dwóch. Odwracam się do niego i mówię do Barego, brzydko przerywając ich rozmowę. Barek, ktoś tu przypytuje, sprawdził, przeliczył tych ludzi? Wiesz co, to myślę, że dzieje się, że facet od WF-u wziął to na siebie i widzisz, że zaczyna być tutaj jakaś organizacja. Rozdawane koce, kolejne samochody, które przyjeżdżają. Dzieci są wyławiane z tłumu i odprowadzane przez nauczycielów do rodziców. Trochę tych osób się rozchodzi. Tak, zaczyna tutaj panować jakiś taki większy porządek. Może Charlie się wzięła za to, żeby tam pomóc. Tak świetnie jej poszło przy okazji sterowania tłumem w sytuacji, kiedy wchodziliście do Lindy Lopez. Jest świetnym wsparciem. Tak, świetnie się chyba w tym odnajduje. Więc to ona może być taką główną koordynatorką całej tej sprawy, całego tego zamieszania tutaj na zewnątrz i dobrze jej to idzie. No dobra, to Barry, idź i się dowiedz od tych ludzi, w sensie jaką mamy sytuację, kogo brakuje, czy ktoś jeszcze widział kogoś rannego albo niestety martwego, czy ktoś widział sprawcę i jest w stanie go opisać. I tak jak Barry zawsze ma coś do powiedzenia, zawsze coś ci pysknie, zawsze rzuci jakiś niewybredny żart, to w chwili obecnej tylko kiwa ci głową, widzisz pełną powagę na jego twarzy i rusza w ten tłum. Wracam się do dyrektora i chcę zadać kolejną serią pytań, ale przypominam sobie, że Mo coś spytał i milknę patrząc. Czy miał dużą broń? Dużą, małą, trzymał ją w jednym ręku, w dwóch rękach, czy jest w stanie strzelić serią, czy nie? Żyjemy kurwa w Ameryce. Prosta odpowiedź. Pistolet, zwykły czarny pistolet, miał w ręku pistolet, ale miał kamizelkę, z której sterczały przewody i wyglądała jak, wiecie, taka na filmach. Mhm. Miał to założone i z tych przewodów ciągnął się jeden dłuższy wzdłuż jego ramienia, wzdłuż czarnej motocyklowej kurtki i koniec przewodu miał w ręku. Frank, odwracam się do niego od razu. Frank, proszę cię. Gdyby cię kurwa korciło, to nie jest moment, w którym ty masz tam wejść i zgrywać bohatera. Wiesz o tym? Jeżeli pan dyrektor się nie mylił, potrzebujemy specjalisty od rozmowy. Ja się za takiego nie uznaję, chyba że nikt nie przyjedzie. Właśnie. Nachylam się do samochodu. Angie, do kurwy nędzy! Nie działa ci ten krótkofalówka w samochodzie jest. Nachylam się do środka. Ja pierdolę, rzeczywiście. Baza? Angie? Tu Angie. Halo, chłopaki, jak sytuacja? Słuchaj, poszukaj mi w Portland i mama. Kumal, Dalmar, Narik, Nurik. Jakoś tak, albo coś podobnego.
Niewyraźnie słyszałem przez komórkę. Mamy potencjalnie bombę i sprawca, jeden sprawca uzbrojony w pistolet, ale tak naprawdę jeszcze nie wiem, potwierdzamy wszystko. Jasne, jasne, do starego nie mogę się dodzwonić. Nie dzwoń do starego. Dzwoń do Portland, niech tu przyślą wszystkich. Kurwa, ej, FBI kogo potrzeba. Dobra. Dobra, Frank. Trzymajcie się tam na miejscu. Kamery i tak nie unikniemy. Jest... Z Mo wszystko okej? Okay? Patrzę na Mo i... Tak. Wszystko okej. Okay. Trzymaj się tam, Mo. Ty też. I sprawdźmy później tego... Kumal Dalmar Narik, święty mąż. Może to nie jest imam, ale jakiś przywódca religijny, duchowy. Zapisałam, Frank. Odezwę się. Idę do mojego samochodu. Nie patrząc na nie. Dyrektor, Mo, do ciebie zaczyna... No, zaczyna. On właściwie nie przestał mówić. On kontynuuje to, co mówił przed chwilą. I miał kask. Motocyklowy kask. Kask, czarny kask na głowie. Rozumiem. Ja nie byłem w stanie nic zrobić. Ja nie mogłem wyciągać tych dzieci stamtąd. Ja musiałem sprawdzić, pomóc innym, bo tu już inne dzieci biegły. Proszę się nie przejmować. Ja po prostu wyszedłem. Ale tam jest cała klasa. Tam jest cała klasa, proszę pana. Proszę się nie przejmować. Atak terrorysty to nie jest pana wina. To nie jest pana wina. Proszę wziąć się teraz za dzieci. Proszę rozmawiać z rodzicami, odliczać te dzieci. Może pan cokolwiek pamięta. Proszę się tym zająć. Teraz nie ma czasu na rozpaczanie. Teraz jest czas, żeby pan zadbał o tych, którzy są poza szkołą. Przymykał oczy i jesteś tego świadom, że on w tym momencie powstrzymuje łzy, które do nich napływają, które lada moment po prostu mogą wypłynąć stamtąd niczym małe wodospady. Ale chyba bierze się w garść. Ociera nos. Usta. Tak, jestem dyrektorem w końcu, prawda? Teraz. Rozmawiać z rodzicami, jasne. Bardzo dziękuję za pomoc. Chwilę później poprawia krawat, tą koszulę, przeczesuje włosy, które są całe mokre, potargane na wszystkie strony. Marynarkę. Tak, muszę porozmawiać z rodzicami, jasne. Kieruje się w stronę pierwszej grupy, ale po chwili zwalnia, jakby znów stracił na pewności siebie, ale chwilę później przyspiesza. Znów nabiera takiego wigoru i kieruje się do pierwszej grupy osób, które rozmawiają z jakimiś dziećmi. Ja patrzę na Frankiego, żeby nie zrobił głupoty. Teraz, w tym momencie, to ja jestem jego strażnikiem. Wyglądając się, że dyrektor gdzieś tam poszedł, więc głowa mi automatycznie podążyła za dyrektorem, ale wracam już od samochodu w kamizelce i niosę kamizelkę Mo, którą podaję, mówię bardzo spokojnym głosem. Shotgunów nie weźmiemy, bo są dzieci w środku. Będziemy musieli go zdjąć z pistoletu. Nie. Nie wchodzisz tam. Nie ma najmniejszej możliwości. Nie wchodzisz tam, Frank. Ma bombę. Tym bardziej nie możesz tam wejść. Jest pojebany. Jest... Nie wiem, może nie jest pojebany. Chcę rozmawiać z tym swoim świętym człowiekiem. Ale skąd ja mu wytrzasnę? Nawet nie wiem, kto to jest. No... Angie! Nie działa ci ten. Kurwa, daj mi to swoje, daj mi to od swojego. I zabieram, wyciągam mu to z ramienia i przykładam do twarzy. Angie, Sumar Dalmar Dirik. Jak najszybciej. Tak, Frank już mówił, szukam. Frank, ja to rozumiem. Ale wiesz, nie? Jak są lekarze, nie? To oni nie mogą tak po prostu operować swojej rodziny. Rozumiesz to? To samo powinno się tyczyć policjantów. Usiadł na tylnym siedzeniu, jednak samochód zostaje, jednak nogi zostawiając poza samochodem. Łokcie oparte na kolanach i palcami trzyma się za łysą głowę, lekko się bujając do przodu i do tyłu. Nie wiesz, czy to rozumie. Nie wygląda na to, żeby to rozumiał. Frank, kurwa, no... Naprawdę, wiesz, że jak popełnisz błąd, to będzie więcej ofiar. Człowiek chce rozmawiać. Rozumiesz? Chce tego swojego świętego jakiegoś... z kogoś. I jeśli ty teraz tam wejdziesz, to on kliknie ten przycisk i będziesz miał więcej ofiar na głowie i wcale nie będziesz bohaterem. Nie kliknie, bo nie dostał swojego świętego. To jest sensowne. Naprawdę, kurwa, wszedł do szkoły z bronią.
robi coś dużego, bo chce pogadać ze swoim świętym, póki nie pogada, właśnie nie strzeli. Ja strzelę mu w łeb i wtedy już nic nie kiwnie. Nie, Frank, naprawdę, nie możesz tam wejść. To nie jest moment. Kiedy byłeś na strzelnicy ostatnio, Mo? W tym tygodniu. Bo miałem iść na strzelnicę, ale poszedłem do tej twojej header. Dawno nie byłem na strzelnicy, trochę kurwa... Zarzewiałem pewnie, dawno nie strzelałem. Chociaż ostatnio ciągle po broń sięgam. Łapię go z całej siły za ramię. Ej, nie możesz tego tam psa wejść. Trafiłem. Trafiłem tego psa? Nie wiem, nie widziałem. Jak będzie dobra pozycja... Stary, naprawdę... Komu mamy to zostawić? Znowu ściągam ci z ramienia krótkofalówkę. Angie. Angie, proszę cię. Daj nam informację o tym, czy dostaniemy snajperów i jakiegoś psychologa. Dobra, załatw header, możesz? Tą lokalną. Po prostu potrzebujemy kogoś na już. Jasne. Header? Jak się header nazywa? Zostaw header. Po co mieszasz tu header? Gość ma bombę tutaj. Psycholog z centrum przyjedzie nam za 2, 3, 4 godziny. Nie wiem. Potrzebujemy kogoś na już, żeby umiał z nim rozmawiać. Rozumiesz? Jak ma na nazwisko header? Teraz. Frank. No to tak jak Bob. Wzięła przecież ślub z Bobem. Opowiadałem ci tę historię. Nie mam kurwa pojęcia, kim jest Bob. Mów. Bob Morgan. Heather Morgan. No ta lokalna psycholożka, która wzięła się za robotę. W naszym komisariacie. Teraz. Okej. Mo. Wszystko dla was, jasne. Jesteś świetna. Ja tu z tobą siedzę. Frank, ja cię nie odpuszczę. Po tym, co ostatnio ci zrobiłem, ja mogę pójść. Jeśli tylko tego chcesz. Ty nie możesz pójść. Ty za szybko strzelasz. Za dużo strzelasz ostatnio. Nie pamiętasz o lekarzach? Lekarze nie mogą operować swoich, tak jak ty nie możesz wchodzić w akcję ratując swojego syna. Będziesz zbyt chybotliwy. Ratuję mojego syna, tylko ratujemy sytuację w szkole. W szkole podstawowej. Nie. Tak to nie działa. Wyciągam telefon, który chyba schowałem w kieszeni, nie wiem, w którym momencie. Odpalam ekran. Otwieram. Szukam numeru telefonu nauczycielki Aidena. Lista połączeń, ostatnie połączenie, Charlie Roszak. Wysyłam SMS. Ściągamy go, potrzebujesz coś jeszcze, jedzenie, picie, ktoś jest stranny, trzeba przynieść jakieś opatrunki. Znak zapytania, wysyłam. Co ty robisz, Franki? Nie wiem, kurwa, nie pamiętam tych pieprzonych zajęć z negocjacji. Dlatego siedź tutaj. Wolałem biegać z ciężkim sprzętem niż kurwa te cholerne... I powiedz mi, patrzę mu prosto w oczy i Frank jest... Widać, że jest wściekły w tym momencie. Jakby emocje się zmieniają jak w kalejdoskopie. Franki, proszę cię, no. Pójmij mi ten ciężki sprzęt. Powiedz mi, po co mi to? Nie, po co mi to? Nie. Wiesz, co się przydaje w pracy policjanta? Nie. Umiejętność rozmowy. Umiejętność rozmowy, pierwsza pomoc, takie rzeczy. Okej. Okay. Akademia po... Jesteś w tym chujowy, dlatego tym bardziej nie powinieneś tam iść. Rozumiesz? Odpuść. Ja cię nie puszczę. Zrobisz krok w stronę tej szkoły, to ci przypierdolę. Tak jak w filmach. Rozumiesz? Tak jak w filmach. Uderzysz kogoś i on upada. Nachylam się do samochodu i przechylam na przednie siedzenia. I zaczynam grzebać dziadziowi. Czy ma gdzieś lornetkę? Można wziąć lornetkę, można pójść od drugiej strony, od strony klasy Aidena. Spróbować przez szybę zajrzeć, zobaczyć coś. W ogóle ktoś tam coś pilnuje? Ktoś mógł zastrzelić całą klasę i uciec przez okno. Powinniśmy być tam. Z całą pewnością, odkąd tu jesteście, nie słyszeliście żadnych strzałów. Zresztą, gdy zaglądałeś do szkoły, to miałeś wrażenie, że ta jest martwa. Jakkolwiek by to nie brzmiało w twojej głowie, to wydawało ci się te puste korytarze po prostu martwym trupem, którego wnętrznościach hula tylko wiatr. No, to tym bardziej potrzebuję latarkę. Potrzebuję latarkę i spróbować zajrzeć do klasy. Gdzie ty idziesz? Latarkę czy lornetkę? Lornetkę, przepraszam. Lornetkę, nie latarkę. Na latarkę przyjdzie czas.
Mam nadzieję. Co idziemy? No, wszyscy stoją tutaj prawie, a z drugiej strony kto kryje? Nie wiem, chodź. Chodź jak chcesz. No oczywiście, że chcę. Faktycznie. Oczywiście, że chcę. No koło budynku chcę się jakoś zakraść i spróbować na tyle daleko, wiesz, w ogóle spod samego ogrodzenia. Opisz, jak wygląda ten teren, ja ci później powiem, co zauważycie. Ten Lone Peak to jest mała miejscowość. Jakby ceny ziemi są drogie, ale to jest ładna, dobrze dofinansowana szkoła. Na pewno dużo lepiej niż nasz posterunek. Mają kawałek zieleni, są drzewka, jest z tyłu porządny plac zabaw. Szkoła jest nowa i ładna, zwłaszcza od frontu jest prześliczna z tą przerwaną cegłą. Ale od tyłu też ujdzie. Przeszklenia są duże, światło tutaj pada otwarcie. I o ile są, no są rolety, może ich nie zasłonił, że coś zobaczymy. Chcę się schować z jakimiś krzykami przy ogrodzeniu. Staram się nie rzucać w oczy. Czy w ogóle z tej strony też są policjanci? Bo rozumiem, że jesteśmy teraz... Wiesz, Lompik to jest mała mieścina, tam was jest kilku na krzyż. Myślę, że jesteście wszyscy z przodu. Ci, którzy mieli dzisiaj służbę. Barry, Charlie, reszta chłopaków. Nie ma starego, który jest w jakiejś delegacji, który rzeczywiście coś wspominał, że ma jechać do sądu w Portland w jakiejś sprawę, ale dobrze, że go nie ma. Nam zamknął tą sprawę jako rozwiązaną już w tej chwili, więc... To, co na pewno, Frank, ty jesteś najwyższy stopniem, ty jesteś zastępcą. Nie ma szefa policji, więc to ty przejmujesz dowodzenie. No wiem, ale boję się, że zaraz nam tu przyślą jakieś, którzy mi to zabiorą, dlatego czułem się jak kłamca, mówiąc, że ja tu dowodzę, bo wiem, że ta sprawa przerasta taką małą miejscowość jak nasza. Zaraz tu będzie policja stanowa, albo może nawet wyżej. W końcu muzułmanin, bomba i szkoła. To jest medialny temat. Jak nawet nie jest, to media z tego zrobią i boję się, że to tylko pogorszy sprawę, dlatego może powinniśmy działać w tej chwili. Ale jak możemy zajrzeć, jak możemy sprawdzić tego świętawy, nie wiem, tego człowieka z Portland, to sprawdźmy to. Zróbmy to pokojowo, ale tylko się oddali, to mu rozjebie łeb, tak czy siak. Znajdujecie jakąś pozycję w krzakach, gdzieś przy drzewie? Rzeczywiście jest taki park, jest plac zabaw, z którego dzieciaki korzystają w pogodne dni. Nie w listopadzie, teraz wszystko wydaje się puste, zaniedbane, mokre w tym deszczu, który powoli siąpi z nieba. Robicie to tak, żeby nie rzucać się w oczy, bardzo ostrożnie, miejscami przekradając się, ale znajdujecie pozycję, z której rzeczywiście można mieć pogląd na tył budynku. Przykładasz lornetkę do oczu i zaczynasz krążyć od okna do okna. Jedna sala, druga, trzecia, korytarz. Wszystkie pomieszczenia wydają się puste, nikogo nie zauważasz. Jedziesz dalej, przesuwasz oczy lornetki i jest taki moment, w którym dostrzegasz klasę, tablice na ścianie, drzwi, rysunki i zdjęcia z twarzami prezydentów, tablice z pracami uczniów, dzieci zgromadzone pod jedną ze ścian, zbite w kupę, zapłakane, wyglądające jak 7 nieszczęść. Nad nimi góruje mężczyzna. Postawny, ubrany z skóry, ma na sobie kurtkę, skórzane spodnie i kamizelkę taktyczną. Kamizelka jest wypchana jakimiś przedmiotami, które sprawiają, że mężczyzna wydaje się na sobie nosić kupę ładunku, o ile to dobre słowo. Z samej kamizelki sterczą przewody rozmieszczone w różnych miejscach, znikające w różnych fragmentach poszycia tej kamizelki. Widzicie, że z jednego miejsca ciągnie się po ramieniu wzdłuż ręki w stronę dłoni mężczyzny, w której tak, dostrzegacie to. Ona jest zaciśnięta. Mężczyzna coś musi trzymać w ręku, cały czas musi ją ściskać, cały czas coś musi trzymać wewnątrz. W drugiej ręce ma pistolet. Frank, od razu rozpoznajesz, że to zwykły Glock.
broń tak popularna, że na dobrą sprawę w większym mieście można ją widzieć u co drugiego obywatela. Ma na sobie też kask. Czarny motocyklowy kask. Jego szklana szybka jest zasunięta, więc nie dostrzegasz twarzy mężczyzny. Ale miejsca, które gdzieś prześwitują między kaskiem a kurtką, dostrzegasz, że mężczyzna musi być czarnoskóry. Zauważasz też jeszcze dwie rzeczy. Zanim przejdę do Aidena i trupów, to obserwując tego mężczyznę, znam się trochę na ciężkim sprzęcie, znam się trochę na demolitions. Wiem, że bardzo trudno, że pewnie trudno z tej odległości ocenić, jak gdyby z czym się ma do czynienia, ale czy jest chociaż cień szansy, czy cokolwiek widzę takiego, to bo wflagowało mi, że gość blefuje, że ta kamizelka to jest tylko dla przestraszenia, że to nie są tak naprawdę materiały wybuchowe, czy cokolwiek. Mogę mieć cień nadziei, że to blef, czy wygląda poważnie. Rzuć na demolitions. Sukces. Nie masz zielonego pojęcia, nice. Czy są tam ładunki wybuchowe. Jeżeli są, to patrząc po objętości tej kamizelki, to zmiecie połowę szkoły. Jeżeli masz rację, to do kamizelki jest podłączony tak zwany kill switch. W przypadku, jeżeli ten gość puści przycisk, który trzyma w ręku, bomba eksploduje. Puści. Tak. Chodzi o to, że jeżeli ktoś zwolni po prostu przycisk, który trzyma w ręku, to wtedy następuje eksplozja. Więc z tej odległości jesteś w stanie stwierdzić, czy bomba jest prawdziwa, czy to, co ma na sobie, zagraża wszystkiemu wokół. Ale jeżeli tak jest, to ładunek jest olbrzymi. Jest naprawdę ogromny i może wyrządzić poważne szkody. Nie widzę żadnych sygnałów, że to jest jakaś kiepska podróba. Nie. Czyli trzeba się liczyć z tym, że it's for real. No dobra, a co w sprawie złych wieści? Najpierw, gdy przeczesujesz przez tą lornetkę całe to pomieszczenie, patrzysz takim zimnym wzrokiem profesjonalisty. Skupiasz się na tym, co jest uzbrojony, co ma na sobie, jaki może to być ładunek. Gdzie są dzieci, czy coś im zagraża. I moment, w którym przelatujesz wzrokiem po twarzach tych dzieci, jest tym momentem, w którym rzuć na poczytalność. Już dzisiaj dostałem mocno pod dupie, jak zobaczyłem tego chłopca podobnego do Aidena, utopionego z przykręconym karkiem. Więc naprawdę, ja dzisiaj już miałem trudny dzień. Skupiasz się na tych dzieciach i wciąż profesjonalnym wzrokiem mijasz jedną twarz, drugą, trzecią. Mała dziewczynka z warkoczykami, blond włosy chłopczyk, nieco pulchny, mały dzieciak, który jest cały zasmarkany i z jego oczu płyną łzy. No i on, twój syn, Aiden, stoi wśród nich, wśród tych dzieciaków, gdzieś pomiędzy jedną dziewczynką a zapłakanym chłopcem. Jak Aiden wygląda? Jak się zachowuje? Aiden jest dosyć wysoki, jak na swoje 7 lat. Myślałem, jak na mojego syna. Szybko rośnie. Jest ciemnoskóry, krótkie, czarne, kręcone włosy, jasne oczy. Na ogół jest mocno się nieśmiały. Mam wrażenie, że mnie trochę zamyka się w sobie. Raczej cichy i spokojny. To, co ja miałem w jego wieku i bratem razem, to nas to utwardziło. On jest delikatny. Jest... Pewnie nawet myślę, że powinniśmy trochę mocniej jeszcze nie trzymać go pod kloszem. Bo jest cichy i spokojny, ale jest bardzo wrażliwy. Myślę, że dlatego nie płaczę, że ta sytuacja go przeraża, że jak takie małe zwierzątko zamiera w bezruchu, zsuwa się w nim pierwotny instynkt. I dlatego nie płaczę, bo się w ogóle pewnie nie rusza. Stoi zastygły jak posąg przerażenia i nie wie, co w tej chwili zrobić. Ale ja sam nie wiem, co w tej chwili zrobić.
Jan Wielka wygląda na prawdziwą pół budynku, pół zia. Ja myślę, ile dzieci go dzieli od tego wariata i ciekawe, te dzieci go ochronią. Kurwa, że trafiło na jego klasę. Czy to ma coś ze mną wspólnego? Czy ten gość, czy ja znam ten głos? Czy on chce się na mnie odegrać? Ostatnio było wiele dziwnych spraw i czy to jest możliwe, że ten głos? Czy jak ja z nim rozmawiałem, to on był też w tym kasku motocyklowym? Czy to jest ten sam gość, który utopił samochód? I zanim Mo wyrwie ci lornetkę z rąk i sam będzie mógł spojrzeć na to, następuje moment, w którym ten cały czas odwrócony do ciebie plecami mężczyzna odwraca się. I widzisz, że na kasku, na przodzie, na czole, na tej masce ze szkła, która przykrywa jego oczy, ma wymalowany symbol. Najprawdopodobniej użył do tego złotej farby w sprayu. Na jego twarzy jest symbol oka. Mo, wyrywasz lornetkę sprzed twarzy Franka. Franki? Patrz, to grubo wygląda. Tak, widzę. To oko. No, tam jest Aiden. Okej. Okay. Najważniejsze jest to, że Aiden żyje i póki co... Nie, jest spokojnie, jest z nim dobrze, zobacz. Tak. Widzę. Słuchaj. Daj mi tą... I sięgam. Kochana. I co? Jakie informacje? Na bieżąco, proszę. Powiadomiłam stanowych. Mają przysłać negocjatora i snajperów, ale to chwilę potrwa, zanim dojadą. Plus minus godzina, półtorej, coś w tym stylu. Ale obiecali, że ogarną to jak najszybciej. Powiedziałam, że sprawa jest pilna i dzieci są pod że dzieci są zakładnikami, więc wydaje mi się, że zrobią coś z tym, prawda? Że się pośpieszą. Tak. A Heather? Heather już jedzie. Właściwie powinna być. Mówiła, że jest akurat w szpitalu i to kilka ulic tylko, więc za chwilę powinna być u was na miejscu. Angie, dobra robota. I ten imam, szukam ciągle tego imama. Dzwonimy po tych ich... Sumar Dalmar Dirik. Nie mam kurwa pojęcia, jak to się pisze. Dalmar Dirik, tak. Ale to chyba jeszcze potrwa, bo... No, robię co mogę. Jak będę wiedziała, to zadzwonię. Rozumiem. Dobrze. Czekam na informacje. Proszę, bądźmy na bieżąco. Nie powiedziałaś mi tego, co już wiesz. Proszę, bądźmy na bieżąco. Że mogę na to liczyć? Jasne, Mo. Dzięki. Trzymajcie się. Odkładam. Frank. Mi zabrałeś to radio, czy ty mi po prostu odpinasz cały czas? Nie, ja ci po prostu je odpinam z ramienia. Nie rób tak, Mo. Mhm. Stukam cię w rękę. Widzisz, że jakby już się oddaliłem z pół metra, a stukam cię i tam w kuckach z tymi krzykami, jakbym chciał wracać. Franki, ty byłeś specem od ładunków wybuchowych. Co możesz o tym powiedzieć mi? Jak odpali jednie puszko. Ale on to musi kliknąć czy puścić? To jest bardzo ważne. Puścić. Chodź. Czyli trzeba z nim gadać. Kurwa, Mo, jedziesz ze mną czy zostajesz tutaj? Jadę. Jak zostajesz tutaj, to dobrze. Idę z tobą. Możesz idę zostać z tobą. Tutaj nie, na czujach, ja cię nie zostawię. Na czatach? Ja cię nie zostawię. Myślałem, że pojedziesz ze mną, bo przyda mi się twoja pomoc. Słyszycie dzwoniący telefon. Patrzę odruchowo w tamto okno. Pasę. I wyciągam telefon dyrektora. Teraz już bez lornetki zauważasz, że ten mężczyzna nie ma w ręku broni. Ma telefon, który przykłada do kasku. Niewygodnie się tak rozmawia. Ale to też mogłoby tłumaczyć, czemu ten jego głos był taki stłumiony. Frank Hardy, słucham. I idę. Jednocześnie idę w kuckach, nie oglądając się, czy Mo idzie za mną w końcu, czy został tu. Ale idę. Zobaczyłem go, jakby wiem, gdzie jest i wiem, że nie mogę go zastrzelić w tej chwili. Więc grzecznie mówię, słucham. Możemy coś do picia, do jedzenia? Jest ktoś ranny? Nie mogę jeszcze tego zrobić. Nie mogę tego jeszcze zrobić, a one mówią, że są głodne, więc chyba chciałbym im dać coś do jedzenia. Okej.
Coś konkretnego chcesz, żebyśmy im dali do jedzenia, czy cokolwiek z McDonald's będzie w porządku? Tak. Dzieci lubią McDonald's. Samatar też lubił McDonald's. Tak, może być sama. Może być McDonald's. 21. 21 zestawów. 21 zestawów Happy Meal, a to dla ciebie? Jedna osoba. W stroju pływackim, takim do nurkowania. I w kasku. Niech namaluje na nim oko. W stroju pływackim? I rozłącza się. Co ty pierdolisz, Frank? Płytwami, czy po prostu w piance, żeby było widać, że nic nie mam przy sobie. Mogę tam kurwa na golasa zaraz wejść. I mówię to na głos. Mogę to Frank, nie. Na głos. Ile razy mam ci powtarzać? Ty tam nie możesz wejść, rozumiesz? Nie wrzesz tu, bo zobaczysz, że tu jesteśmy, jeszcze się przestraszę. Chodź, pospiesz się. Chcę, żeby dzieciakom coś do jedzenia dać, chcą jeść. Mhm. Zgodził się 21 zestawów i ma to przynieść osoba w stroju płetwonurka. Ja rozumiem, że o piankę chodzi, a nie o cały strój płetwonurka. Ale ma mieć kask i ma mieć wymalowane oko na kasku. Ja to zaniosę. Gdzie to? Ja to zaniosę. Nie, nie możesz. Frank, nie możesz. Pamiętasz? Lekarze nie operują swojej własnej rodziny. Nie możesz. Frank, ja to zaniosę. Czyli tam jest taki spot z tyłu. Weź tą lornetkę, weź krótkofalówkę, tylko na cicho ustaw. I weź tam, patrz, on nie zasłonił rolet. Jest widoczny, to będzie idealne miejsce dla snajpera i widzimy, co robi. Poprosił nas o jedzenie, więc będziemy mu zaraz donosili jedzenie. Nie wkraczaj do akcji, bo te materiały wyglądają na prawdziwe. Więc tylko obserwuj i informuj w razie co bazę, żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje, dobra? Jasne, Frank. Tam jest Aiden. Jasne. Już się robi. I Charlie rusza w kierunku, w której skazałeś. Kieruje się też do Barego i przekazuje mu, co potrzeba. Piankę, kask, kredki albo coś innego do wymalowania czegoś na kasku. Kredki po kasku i... pojebało cię? Zamknij mordę. Prosi cię, to prosi, tak? Flamastry, cokolwiek, nie wiem, farba. W sumie to wiem. Chcę... Kurwa, ale kiedy będą stanowi? Przecież to nie jest dla nas, ludzi. Gdzie jest stary? Do chuja pana. Zamknij się, przestań pierdolić. Ty się zamknij, kurwa. Przestań pierdolić, tam jest jego syn. Czy ty tego nie rozumiesz? Słuchaj, potrzebuję piankę do nurkowania, potrzebuję kask i te zestawy i czekacie na mnie. Nie, czekacie na mnie. Franki, nie idziesz tam. Nie możesz. Barry już coś chciał powiedzieć, coś ci odpowiedzieć na tą piankę, na twój koncert życzeń odnośnie kasku, Happy Mealów i tak dalej, ale po tym jak Mo na niego wybuchł, po tym jak na niego Mo spojrzał, to Barry po tym jak usłyszał, że tam jest twój syn, zamilkł, odwrócił się i chwilę później słyszycie, jak wydaje polecenia któremuś z chłopaków, żeby to załatwił. I na niego już wrzeszczy, na niego już zaczyna krzyczeć, że chuja go obchodzi, skąd weźmie w listopadzie piankę, że ma już mu w tym momencie to załatwić. To już się tam dzieje. Nikt nie wchodzi bez mojej zgody. Jak przyjedzie stary, to chcę o tym od razu wiedzieć, albo jakby przyjechał ktoś ze stanowych. Jedziemy na chwilę na posterunek. Postaram się wrócić w ciągu pół godziny. Do 45 minut. Możliwe, że zahaczymy jeszcze o szpital. Dopóki nie ma, ty tu dowodzisz. Charlie jest z tyłu i obserwuje gościa, nie zasłonił rolet. Ma na sobie bombę, ma kill switch, jeden co najmniej pistolet Glocka. W tasie jest, nie wiem, około 25. 21, chciał 21 Happy Mealów. Ty, czekaj. Jeżeli to są prawdziwe materiały, to wystarczy tyle, żeby sprzątnąć cały ten budynek, więc możecie chcieć też tych ludzi trochę odsunąć. Ale gość... Nie wiem. Dobra, musimy jechać. Postaramy się jak najszybciej. Zanim te Happy Meale dowiozą tą piankę. Chodź, bo. Po chuj ty chcesz tam jechać? Chciałem coś sprawdzić, wiesz? Ostatnio porządkowałem papiery. Widzisz, że cały czas jestem na bosaka. Jakby ubranie się robi takie już... Ono nie schnie. Ono w tej pogodzie jest... To nie jest. To jest ubranie na zapalenie płuc. Ale zwracam na to uwagę. Ostatnio poszatkowałem te sprawy. Mhm.
ostatnio porządkowałem te sprawy i one są wszystkie poukładane w pudłach. I co? I dość na to oko. Mhm, widziałem. I no, pamiętasz tam na tym wysypisku, na pewno nie zapomniałeś. To nie jest pierwsze oko i nie ostatnie, które widzieliśmy. Tak, możliwe, że to inne oko, ale, ma oko i tamten na wysypisku też, miał oczy. Miał oczy. Tak wiem. I on jest cały czas w piątce. I wiesz co, czy tam w tych notatnikach nie padło to nazwisko? Ten Kamal Dalmar Nurak? Nie było nic na ten temat? Sumar Dalmar Dirik. Na dobrą sprawę, nie znaleźliście czasu na przeczytanie tego notatnika. Jedyne, co wam się udało przeczytać, to kiedy Mo wszedł do tej przyczepy, kiedy przejrzał pobieżnie zawartość, a potem ten notatnik zabrał Bary, zabezpieczył dowoda. Ty prawdopodobnie widziałeś go, kiedy porządkowałeś raporty, kiedy porządkowałeś dowody w tych sprawach, ale no właśnie, chyba brakło ci czasu, żeby przeczytać go. A może to odkładałeś, bo ciągle byłeś pod czujnym spojrzeniem starego. Może po tym, jak Mackenzie zrobił wam awanturę, że macie odpuścić sprawę, nie zdecydowałeś się na to? Po prostu odwaliłeś swoją dobrą policyjną robotę, która pewnie w przyszłości mogłaby ci zapewnić awans. Ale zgodnie z poleceniem szefa, nie zagłębiałeś się w analizowanie zawartości tego. Wiem. Czy więcej, jakby... zostawić tam Majdena samego i pojechać teraz. Wziąłem tą jego bombę. I on ma kill switch. Nie mogę go zastrzelić. Gdyby nie to, ja bym wszedł tam, bym go zastrzelił. Ale nie mogę go zastrzelić i... Wiesz co, on chce pogadać z jakimś świętym... Kumar Dalmar. Nie wiem. Nie umiem tego wymówić, ale ma to oko i z jakimś takim typem... A ty coś czytałeś w tym notatniku, jakieś strony, są oczy wspólne. Ja wezmę tą całą skrzynkę z dowodami, wiesz co, nad czym się zastanawiam, bo to możemy tam wziąć i może go tym przekupimy. A myślałem jeszcze, tego gościa możemy wyciągnąć ze szpitala i przywieźć, To jest trochę szalone i... No jakby chyba skończyło moją karierę, jakbym wyciągnął typa w śpiączce, jeszcze podejrzanego ze szpitala i przywiedź na miejsce zamachu na szkołę, ale... Ale kto wie, jakby można nic tam jakoś powiązanie. Łapię go za ramiona. Może to jest coś wspólnego. I patrzę się Frankowi prosto w oczy. Znowu to robię, mimo wszystko, pomimo tego, że tego nie chcesz. Frank, jedź po te notatki, ale pierdolisz od rzeczy. Nie bierz gościa w śpiączce tutaj. Po pierwsze, nikt cię nie posłucha. Jesteśmy potrzebni, musimy go wyciągnąć ze szpitala, oni może nie są powiązani. Pamiętasz, jak tam byliśmy na dole? Wyszliśmy i stary mówi, że nas popieprzyło. To ma sens, to do mnie przemawia, wiesz, bo co z tego, że tam jest dziura na ziemi i ty sobie ponabijał oczy psów na patyki. Jakby co to zmienia? Ale pamiętasz, jak tam byliśmy na dole? To nie miałem takiego odczucia. Powiem ci, że czułem się zupełnie inaczej. I to wiesz co, bo ta jaskinia, on kurwa przecież nie wykopał, ona tam musi być. I to Frank, nie wygląda, Frank, jakby to Frank, 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 Frank. To może jest sekwa jakaś. Jak bardzo cię kocham, odjeżdżasz. Pojedźmy po te notatki. Zgadzam się z tobą, że to oko ma sens. Ten gościu, który leży nieprzytomny od tylu miesięcy, już jest w więzieniu. Nie przywoźmy go tutaj. Nie wiem, co zmienić. Już go zabrali? Nie. Jest w więzieniu w swojej głowie. On już ma odsiadkę. On też miał oczy i ten gość ma oko. To weźmy te notatki. Zgadzam się z tobą. Weźmy te notatki. Ja rozumiem. W tym mieście dzieje się coś bardzo dziwnego. Myślisz, że dlaczego z tobą wtedy przy tych psach rozmawiałem? A ty... Może trochę jak zwykle zlałeś mnie, ale... Rozumiem. Jedźmy po te notatki tu i teraz. No to jedziemy. Ale tylko notatki. Nic więcej. Widzicie, że w międzyczasie, kiedy was nie było, Barry wraz z chłopakami, wraz z Charlie zabezpieczyli budynek na tyle, że gapie są po drugiej stronie ulicy i przyglądają się z tamtego miejsca. Jest ich też znacznie mniej tych dzieci, ale w pobliżu pojawiły się kolejne radiowozy,
kolejne ambulanse, które czekają na rozwój wydarzeń. Chyba jest też już bus miejscowej stacji telewizyjnej. Widzicie, że młoda reporterka przygotowuje się do reportażu, że obok niej jest kamerzysta, który właśnie ustawia sprzęt, rozkłada specjalne ochraniacze, które mają zabezpieczyć kamerę przed coraz mocniej padającym deszczem. Kierujecie się w stronę samochodu. Chcecie jechać po te notatki, po książkę, którą znaleźliście w przyczepie na wysypisku. Frank, podchodzisz do drzwi od strony kierowcy, już masz je otworzyć, kiedy słyszysz za plecami głos. Frank? I gdy się odwracasz, widzisz przed sobą Heather. Jak wygląda Heather? No super wygląda. Jest wiosące. Sądzę, że spódnica jakaś zbyt oficjalnie na to miejsce i niech mnie wygląda, ledwo rozpoznaje twarz w tej chwili. Jest mojego wzrostu, nie, nawet wyższe ode mnie, jak zawsze włosy, zawsze ono lubiła mieć takie natapirowane kiedyś. Teraz już tak nie robi, teraz skróciła trochę włosy i ma wyprostowane, ale ja ją pamiętam z czasów, jak tapirowała jeszcze włosy. Miała, no nie była to taka trwała, wiesz, trwała. Jest bardzo elegancką kobietą. Mimo lat, które upłynęły, wciąż jest atrakcyjna. I no, widzę w niej duży profesjonalizm w tej chwili przede wszystkim. No, ewidentnie zachowuje się jak profesjonalny psycholog. Chociaż tak jak myliłem się, myślałem, nie ucieka, nie wypiera niczego z przeszłości. Potrafi się też szczerze zaśmiać. Ma zabawny, taki cichoczący, bardzo wysoki śmiech. Rzadko tak szczerze się śmieje, ale że jestem od niej trochę niższy, to chyba była ta cecha, która zawsze potrafiłem... Ja nie jestem najlepszy z żartów, ale ją zawsze potrafiłem rozbawić, ale teraz zupełnie namiestnie do śmiechu. Ja nie chcę, żeby ona tu była. Kto ją tu ściągnął? To Mo, czy to Marek? Któryś mówił, żeby ją ściągnąć do rozmów z tym typem. Ona nie będzie rozmawiała z tym typem, bo póki nie przyjadę stanowi, tego nie odbieram, ja będę rozmawiał z tym typem, a ona niepotrzebnie tu ryzykuje. Heather, nie zbliżaj się teraz tutaj. Wiesz co? Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś. Dzięki ci. I nachylam się, żeby ją jakoś tak pocałować na przywitanie, ale nie, no cofam się, to nie jest dobry moment. Ale to jest moment, w którym może ona źle to odebrała, a może od początku czuła, że ty tego potrzebujesz, że ten słowotok, który zaczął wypływać z twoich ust, to zdenerwowanie, które zaczęło przejmować kontrolę nad twoim ciałem, że na to potrzebna jest tylko jedna reakcja. I Heather, tak jak stała kilka metrów od ciebie, tak bardzo szybkim krokiem do ciebie podchodzi i bardzo mocno cię przytula. Czujesz zapach jej perfum, czujesz ciepło jej ciała i czujesz silny uścisk, kiedy przytula cię i szepcze ci do ucha. Wszystko będzie dobrze, Frank. Wyciągniemy go stamtąd.